winie. Wygląda obiecująco. Uwaga, ma szansę! Martinez! Świetnie to obronił! Alvarez. Argentyna ma teraz sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Gol! Jest bramka! Francuzi postawili na swoim. A na trybunach trójkolorowy wybuch radości. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A chociaż Mbappé do najbardziej postawnych piłkarzy nie należy, poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i pokonał bramkarza. Niebywałe, znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Kylian Mbappé. Teraz Theo Hernandez. Theo Hernandez. Giroud. Dembele dostaje piłkę. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Mają teraz szansę na kontratak. Poradził sobie z przeciwnikiem. Rodrigo De Paul. Może im dać prowadzenie. I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Na tablicy wyników mamy 3-2. Aut po tym wejściu obrońcy. Dembele. Francja w natarciu, co tu wymyślą? Może teraz wyrównać? I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję.